Proces flaszowania BIOS-u jak na razie idzie dobrze. Podpięliśmy pendrive'a, oczywiście sformatowany w FAT32. Plik najnowszy BIOS-u jest załadowany na nim. Jest dużymi literami nazwa pliku msi.rom z dużych liter. Wszystko, cała nazwa jak MSI i ROM jest dużymi literami, tak jak właśnie w instrukcji na stronie MSI było to podane. I wszystko się uda. Jak się uda, to będzie film dalszy ze składania. A dlaczego nie AM5? No bo AM5 cierpi na szereg bolączek, jak na przykład palące się piny w soketach procesorów albo wywalanie błędów z pamięciami RAM. Przypomnijmy sobie, że sokiet AM5 jest nowinką technologiczną. A tu mamy sokiet AM4, który jest dopracowany. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, witajcie! Z tej strony Piorun Burza Elektryk. Dobrze widzicie. Tak, przeniosłem tylko swojej pamięci RAM z komputera na nową platformę. Jeżeli ktoś się zapyta, co tam się świeci, to się świeci boot. Tylko wszystkie testy przeszły dobrze. Mamy tu Ryzena 5. 5600G. 6 rdzeni 12 wątków. Teraz ktoś powie, Piorun, ale dlaczego nie AM5? Słuchajcie, po pierwsze jest to nowa platforma, jest droga, a do tego jest masa z nią problemów, bo upalają się sokety, piny w soketach się upalają, wiele jest zdjęć w internecie, jak po prostu gościu wyjmuje procesor, a tam niezła plama upalonych po prostu pinów razem z procesorem. Też nie wszystko działa w tych płytach najnowszych pod AM5. No więc dlatego ja wolałem iść w AM4. Zrobić sobie coś fajnego, co będzie mi działać, a ja do grania nie potrzebuję dużo. I oczywiście jest tu RX580, bo dlaczego nie? Skoro ta karta działa, to dlaczego mam ją wyrzucić? Zaraz ktoś powie, ty, ale jest 7000 coś tam i ma więcej RAMu. A po co wam więcej RAMu? Ta karta jeszcze dużo pociągnie i ma wymienioną pastę na świeżą. Dlaczego nie chłodzenie wieżowe, dałeś boksa, to jest najgorsze. Słuchajcie, to jest 6 rdzeni 12 wątków. To nie jest tutaj, kurde, jakiś reaktor turbo walony, że to będzie się grzało jak cholera. Nie ma potrzeby po prostu przesadzania. Jeżeli będziemy przesadzać, no to naprawdę. A nie chce mi się już, nie chce mi się tego po prostu demontować, zakładać. Tak jak jest teraz, jest bajerancko. Trochę, jak widzicie, trochę posprzątałem w obudowie, wyrywałem połowę rzeczy, która w niej była do dupy. Tak naprawdę. Tu ma dyski, poprzykręcałem, jeden sobie leży luzem, to jest SSD, więc może po prostu zminimalizowałem ilość po prostu rzeczy w obudowie do minimum. No ta płyta to jest pełny ATX, żeby to wsadzić musiałem tą klatkę na dyski, co tu była, wywalić i po prostu i to weszło. Słuchajcie, ja wyznaję taką zasadę, że lubię komputery upakowane, po prostu ładowany taki. Cała płyta ATX-owa władowana do tej obudowy i to wystarczy. Powiem wam szczerze, procesor ma fajne temperatury, 40 stopni, uważam, że to jest wystarczająco. Dlaczego AM4? Bo jest dopracowane i jest stabilne. I na tych pamięciach będzie też działać to stabilnie. Więc to też będzie głupotą iść w AM5, a bo youtuberzy tak gadają, bo pokazują, że to zajebiste łopanie, co tam się nie dzieje. Tak, wykosztujecie się finansowo, a potem będzie zgrzytanie zębami na YouTubie, bo słuchajcie, co ja mam zrobić, bo mi się świeci, kurde, od buta, od CPU, od GPU, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić. Jeżeli nie jesteście pewni, to nie ruszajcie.
To dlaczego nie w Socket 1700? Przecież byłeś w Intelach, siedziałeś. Powiem tak, Intel Socket 1700 też ma problemy, bo tam się procesory w banan wykrzywiają, sokety się deformują, ramki korygujące kosztują ponad 100-150 zł. Te ramki, brzydko powiem, nic nie dają. Każdy, kto siedzi w temacie, wie. Najlepiej to przedstawił pan z serwisu Videoblog Tech, VBT, gdzie pokazał, co się dzieje, kurde, właśnie z procesorem Intela w sokiecie 1700 po roku działania. Procesor był wygięty w banan i nadawał się tylko na śmietnik. Więc ja uważam, że wolę siedzieć w sokiecie, który jest dopracowany, który działa i z którym nie będzie problemu, niż iść w najnowsze, bo wszyscy siedzą w najnowszym. To, że wszyscy siedzą, słuchajcie, w najnowszym, to nie oznacza, że ja będę kolejnym baranem, który też pójdzie siedzieć w najnowszą AM5, no bo wszyscy to mają. To, że wszyscy mają Teslę, to nie oznacza, że ja muszę ją mieć, a będę miał rower. Jak im się prąd skończy, no to ja dalej będę jechał. A oni już nie. Wiecie, o co chodzi. Jeżeli ktoś jest bardzo inteligentny, to od razu zrozumiał, co nawiązywałem. Jaki platforma, czyli inaczej mówiąc, Socket 1700 i Socket AM5, Socket 1700 to jest Intel, AM5 to jest AMD, oba te sokety są niedopracowane. Te sokety razem z płytami zostały rzucone na rynek, a ludzie mają za zadanie je przetestować. Tylko szkoda, że większość osób wykosztowała się nieźle na te sokety. Znaczy płyty, procesory, pamięci RAM, dyski M2 i tak dalej. No i przykro mi jest po prostu patrzeć, jak ci ludzie cierpią i wylewają swoje niezadowolenie w filmach swoich na YouTubie i po prostu mówią, co jest grane. No, więc to mnie boli, że producenci sprzętu dali ciała na całego. Tak, już się hamuje, Bartosz, wiem, że to obejrzysz. Chciałem bardzo przeprosić za te wulgaryzmy, ale wtedy tego odcinka nie dało się inaczej zrobić. No. Więc ja uważam, że temat jest zarąbisty, a coś wam pokażę. O. Coś wam pokażę. Na system operacyjny Linux 2 terabajty. No, więc ja uważam, że będzie bajka. A nie, jeszcze nie jeszcze exit. Ale tu z tego sobie wyjdziemy. O. No i ogólnie mamy tak, sobie tutaj XMP1 załadowałem, tu mamy speed, napięcia. To jest obecna moja platforma. Ja uważam, że wystarczy. Jest wszystkie pamięci 32 GB. Wszystko jest widoczne. Przeszło wszystko testy. BIOS zaktualizowany do najnowszej wersji z 2023. Aktualny czas. No szkoda, że BIOS jest po angielsku. Sorry bardzo, ale no niestety. No, ale powiem wam szczerze, nie jest kijowo, ale jest bojowo. Powiem wam tak, że no, czego tu więcej chcieć? Ja uważam, że ta płyta jest bajkowa. Będzie to dobrze z Linuxem współpracować. Powinna być bajka. Okej, okay. No dobra, trzymajcie się.